Brat Dovbor jest bajecznie bogaty. W USA robi furorę. Katarzyna Dovbor już od lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych prezenterek telewizyjnych. Do tego postrzegana jest jako osoba ciepła, sympatyczna i rodzinna, niejednokrotnie z czułością opowiadając o swoich najbliższych. A co wiadomo o bracie dziennikarki? Okazuje się, że jest on bogatym mężczyzną. Katarzyna Dovbor powróciła do TVP. Katarzyna Dovbor przed laty współpracowała z Telewizją Polską, gdzie prowadziła kilka ciekawych programów, cieszących się zainteresowaniem widzów, między innymi Apetyt na zdrowie, czy Ogrodowa Dovborowa. Niestety w pewnym momencie musiała pożegnać się z pracą. W rozmowie z Pomponikiem wyjaśniła, że przyczyną tej decyzji mógł być jej wiek. To oni zrezygnowali ze mnie. Telewizja po 30 latach powiedziała, że stawia na młodych i pozbyła się mnie. To było niefajne i przykre. Robiono czystki. Pozbyli się też innych koleżanek i kolegów. Zabolało mnie to, mówiła prezenterka. Katarzyna Dovbor przez następne lata z zaangażowaniem prowadziła Nasz Nowy Dom, emitowany na antenie Polsatu. Niestety po dekadzie owocnej współpracy, po raz kolejny musiała pożegnać się z pracą, a ta decyzja początkowo spotkała się z niezadowoleniem widzów. Ostatecznie prezenterka ponownie pojawiła się w Telewizji Polskiej, gdzie od 27 stycznia 2024 roku wraz z Filipem Antonowiczem prowadzą Pytanie na śniadanie. Nowi gospodarze podczas trwania programu rozmawiają z przybyłymi do studia gośćmi na ciekawe tematy, poruszają również intrygujące wątki. Życie prywatne Katarzyny Dovbor. Katarzyna Dovbor jest aktywna w sieci, gdzie chętnie informuje swoich obserwatorów o tym, co u niej obecnie słychać. W zamieszczanych w sieci postach porusza też inne ważne kwestie, czasem żartuje, opowiada o swojej pracy. Również w wywiadach chętnie dyskutuje o tym, jak wygląda jej życie zawodowe, a także prywatne. To właśnie z nich możemy się dowiedzieć, że dziennikarka była w kilku poważnych związkach. Jej pierwsza licealna miłość zakończyła się ślubem oraz narodzinami dziecka, dobrze znanego nam z telewizji Macieja Dovbora. Relacja małżonków po czasie jednak rozpadła się, a przyczyną rozpadu związku były odmienne wizje na ich życie prywatne. Mąż Katarzyny Dovbor chciał, by ta zajmowała się domem, dziennikarka chciała się za to rozwijać. Po kilku latach prezenterka poznała o 10 lat starszego Janusza. To dzięki niemu rozwinęła swoją dziennikarską pasję i zaczęła piąć się po szczeblach medialnej kariery. Ich małżeństwo również zakończyło się rozwodem, a przyczyną miały być odmienne zdania w wielu kwestiach. Mówiło się również, że mężczyzna rzekomo miał skłonność do alkoholu oraz miał być bardzo zazdrosny o swoją żonę. Katarzyna Dovbor nadal poszukiwała miłości. Po czasie związała się z Grzegorzem, dziennikarzem sportowym. Ostatecznie również to małżeństwo nie przetrwało i tak samo jak dwa poprzednie, zakończyło się rozwodem. Przyczyną tej decyzji miało być jej zainteresowanie innym mężczyzną. Następnie prezenterka związała się z dziennikarzem prasowym, jednak ich miłość miała nie należeć na początku do najłatwiejszych, bowiem obydwoje w czasie, gdy się pozwali, mieli być w związkach. Ostatecznie jednak zostali razem, a owocem ich miłości jest córka Maria. Niestety po czasie rozstali się, jednak Katarzyna Dovbor może liczyć na wsparcie byłego partnera.